Z nami dzisiaj Michał Łozowski, administrator i pomysłodawca grupy Stoją Stargard. Dzień dobry. Witam Was serdecznie. Porozmawiamy sobie o niektórych akcjach, o których było dosyć głośno ostatnio w Stargardzie, czyli akcja Odblask, akcja Bezpieczne Przejście, akcja Trzeźwość, więc zacznijmy może od dzieciaczków. Pewnie, że tak. Słuchaj, akcja dla dzieciaków, Bezpieczne Przejście dla przedszkolaka. Szybkie przekaz, szybkie hasełko. 13-14 przedszkoli, które wzięło udział w naszej akcji. Prace są mega. Odzew przedszkoli jest super, naprawdę super, a więc zaangażowanie się przedszkoli w Stargardzie jest takie. A chodzi o bezpieczeństwo na pasach, tak? Ile przedszkoli wzięło udział w tym projekcie? 13-14. Czyli praktycznie wszystkie prywatne i państwowe przedszkola. Tak, w Stargardzie, dokładnie tak. Jeżeli dobrze liczę. Wyjeżdżając ze Stargardu na drogach wylotowych czy w centrum miasta, mogliśmy zauważyć banery Piłeś, nie jedź. Było tam logo Stargard. Przybliżysz nam temat? Logo Stoją Stargard, przepraszam. Faktem, wyszliśmy z inicjatywą taką świąteczną, że każdy powinien bezpiecznie dojechać do domu na święta, chociaż nie tylko na święta, każdego dnia powinniśmy bezpiecznie dojeżdżać do domu, ale święta to jest taki wyjątkowy czas, tak? A więc szybko zorganizowaliśmy dobrych ludzi, a więc sponsorów, którzy po prostu dali pieniążki na projekt, ludzi, którzy po prostu mają przestrzenie banerowe na swoich prywatnych placach. No i jesteśmy. Przekaz bardzo szybki, szybka akcja. Ręce zakasaliśmy, rękawy i pojechaliśmy, robiliśmy. Dobrze. Mamy akcję dla przedszkolaków, mamy akcję Trzeźwość i mamy jeszcze jedną bardzo ważną akcję. No teraz akcja Odblask. Podeszliśmy do niego troszeczkę tak żartobliwie, przepraszam, ale... Twoja reklama, nasz odblask, a więc darczyńcy, którzy się wkręcili z nami w tą stojową rodzinę, wyszli z założenia fajnie. O, logo mojej firmy, w porządku, odblask dla nas, tak? A więc coś jak zawsze coś za coś w marketingu. Czyli barter po prostu. Otóż to. Udało nam się zakupić 3,5 tysiąca odblasków, które będziemy sukcesywnie happeningowo rozdawać już na dniach w Stargardzie. Przypomnijmy, że grupa działa 100% non-profit. Czy pojawiają się takie komentarze może gdzieś, skąd pieniądze na to wszystko? Jak najbardziej, jak skąd? Z kieszeni. Z kieszeni dobrych ludzi, a więc darczyńców, sponsorów, ludzi, którzy chcą coś dać od siebie, tak? Po prostu widzą w tym dobry przekaz i potrafią od siebie dać coś więcej niż tylko siebie. Grupa edukuje? Myślę, że tak. Grupowicze są, mam nadzieję, że duża część grupowiczów jest osobami, którzy jeżdżą samochodami, ale uczęszczają również chodnikami, a więc po Stargardzie widzą, co się dzieje, tak? Myślę, że dużo sytuacji, które wrzucamy, postujemy na Stoją, dla innych myślę, że wyobraźnia, patrząc na zdjęcie, robi dłużej niż opowieści. Jeżeli byśmy mieli w skrócie powiedzieć, czym się zajmuje grupa, to co byśmy powiedzieli? W skrócie? Działamy prewencyjnie i informacyjnie, tak? I jak już wspomniałeś, za darmo na tej zasadzie, tak? Jesteśmy na Facebooku, można nas odwiedzać, jest grupa zamknięta. Zapraszamy wszystkich, u nas są drzwi otwarte i robimy przekaz w Stargardzie. I jak widać, nie tylko w Stargardzie, bo i okoliczne miejscowości również biorą z nas przykład, jak już widzę po Facebooku, tak? Gdzie jestem zapraszany na inne stojowe fanpage'e. Czyli bezpieczeństwo ponad wszystko na drogach. Myślę, że tak. Prędkość. Jak dobry ostatnio widziałem klip 10 mniej. Dużo daje. Ratuje życie. Oj, oczywiście, że tak. Tak jak odblask na czarnej ulicy. Dokładnie. No skupmy się teraz przy tych odblaskach. Nieraz widziałem sytuację, kiedy członkowie grupy Stoją Stargard, czy ty właśnie jako administrator, widząc osobę, która porusza się po ciemku gdzieś po ulicy, tak, czy po chodniku, została wręczona odblask zupełnie za darmo. Jak reagują ludzie? Są zdziwieni? Oj... Dla mnie najpierw jest reakcja taka, ja mijam kogoś, kogo nie widać. Reakcja jest taka. Druga sprawa, wysiadam, mam odblask. Chłopie, słuchaj, weź rękę, pokaż, cyk, nakładamy odblask. Zwykły odblask, zwykła opaska. Potrafi uratować życie na czarnej drodze, tak? Zero widoczności zmienić na 50, 100, 150 metrów, no to jest dużo. A... Nie mamy pierwszej takiej akcji, bo słyszę od kierowców, od stojowców, że też wręczają takie odblaski. A więc no chyba działamy prewencyjnie.
grupa Stoją Stargard ma tak jakby trzy rozłamy, tak? Jeżeli skupić się na strukturze, główna grupa Stoją Stargard ma ponad 13 tysięcy, dokładnie coś koło... 13 141 użytkowników. 13 141 użytkowników, ale są też dwie inne grupy. Jest grupa Stoją Stargard Dyskusje i jest grupa Stoją Stargard Mistrzowie Parkowania. Na czym polegają te grupy? Szybciutko. Pierwszy kanał jest informacyjny, drugi kanał, a więc dyskusję zapraszamy, gdzie przerzucamy wszystkie, większość fajnych wątków ze Stoją Stargard na Stoją Stargard Dyskusję, ku temu, aby rozwinąć temat. Jakaś sytuacja dwuznaczna, trzyznaczna, no zobacz ile mamy ludzi, a więc ile ludzi, tyle zdań, każdy to może to widzieć inaczej, aż wypracowujemy jakiś fajny kompromis i mamy jasność sytuacji. A trzeci rozłam. Jest to Stoją, mistrzowie parkowania Stargard. Wrzucamy tam samochody źle zaparkowane. Nie wolno parkować na miejscach dla inwalidów. Myślę, że grupa Stoją Stargard Dyskusja rozwikłała nie jeden problem komunikacyjny w Stargardzie. Ludzie nie wiedzieli na niektórych skrzyżowaniach, jak się zachować. I to nie wyróżniamy, czy to były kobiety, czy mężczyźni, bo każdy z nas jest po prostu kierowcą. Ale nieraz obserwując te posty, widziałem, że ludzie naprawdę ze sobą współpracują. Dzielą się własnymi spostrzeżeniami i to naprawdę edukuje. Zobacz, co robi dyskusja. Jedno słowo, dyskusja, tak? Rzucamy, proszę, zjazda na suwak, szczecińska, nie było znaku na suwak. Zrobili fajny zjazd na prawy pas, nie było znaku. Dyskusja spowodowała to, że wszyscy jadą, nagle się znak pojawił na szczecińskiej, jazdy na suwak. Nigdzie nie pisaliśmy. I jest. A więc milion komentarzy padło, jak jechać. Milion oczywiście postów, ilustracji, w jaki sposób się zachować. No i proszę bardzo, edukujemy? Edukujemy. No, wystarczy spojrzeć na statystyki, które są ogromne. Ostatnio miałem przyjemność akurat współpracować z wami, kiedy kręciliśmy materiał dla świętej pamięci Łukasza Urbana. Były ogólnopolskie media u nas na parkingu w Tesco, a sam film, relacje na żywo, polubiło ponad 1000 osób, coś koło 1200. Tak, masz rację. I to w zamkniętej grupie, tak? Gdzie zrobiliście fajny materiał na RRI, daliście go dalej, udostępniliście go przez YouTube. Zachęcam do oglądania, jest Kozak materiał, dla Łukasza to wszystko. Spontaniczna akcja, oczywiście, że tak, dostałem informację dwa dni przed tym wszystkim. Słuchaj Michał, dasz radę zorganizować coś dla Łukasza? 48 godzin, mieliśmy 200 samochodów na Tesco, duże, małe. Udało się zliczyć troszkę z monitoringu, jaki zasięg miała ta akcja, ile tam było samochodów? Dokładnie 250 samochodów osobowych. Tak, czyli można policzyć, że na przykład średnio w jednym samochodzie były po dwie osoby, co daje ponad 500 osób na pewno. Nie, jeżeli chodzi o osoby, które były też również przy tej akcji, rewelacyjny przekaz. Chciałbym wam wszystkim podziękować przy okazji, korzystając, że byliście. Zobaczcie, ile możemy sami dać innym, tak? Od razu takie wydarzenia pokazują, jaki zasięg ma grupa i jak fajnie ludzie ze sobą współpracują. Skąd u Ciebie, Michał, w ogóle tyle energii na to prowadzenie, jeżdżenie, robienie zdjęć? Jesteś wszędzie, ludzie śmieją się w internecie, że nie śpisz, bo czasami o 3 w nocy potrafi pojawić się post, że tu jest kontrola drogowa. Mój samochód jeździ sam. Nie, jeżeli chodzi o energię, po 12 godzinach pracy uwielbiam jeździć samochodem. To jest dla mnie relaks megastyczny. A jak jest relaks, jest przyjemność, można podziałać, tak? A więc dlatego można mnie czasem zobaczyć o 3 w nocy na poście. Jeszcze wróćmy do tego pytania, skąd pomysł na założenie grupy? Pomysł założenia grupy był 4 lata temu. Informacyjny. Naprawdę informacyjny. Patrole policji, gdzie stoją, gdzie suszą. Pozdrawiamy Suszą Szczecin. Z tego się wzięło, ale z czasem dużo impulsów, dużo jakichś tak zapytań, zróbmy coś, może coś, może coś, może coś, może troszkę o bezpieczeństwie, może pogadajmy, może pokomentujmy. No i się stało, po 2 latach zrobiliśmy Stoją Stargard Dyskusję, jak wcześniej wspominałeś, i od tego kanału się dużo zaczęło, bezpieczeństwa na drogach. Odblask, nie odblask, jak jechać, jakie są przepisy, gdzie zwolnić, no i taki był pomysł, a zamiar wyszedł taki, że jesteśmy chyba wszędzie. No dobrze, jeszcze chciałbym podpytać właśnie, jeżeli jesteśmy tu przy temacie policji, przy temacie bezpieczeństwa, jak policjanci w Stargardzie reagują na grupę Stoją Stargard? Powiem Ci tak, Jakubie, no nie powiem Ci, że policjantów nie ma w Stoją Stargard, no bo bym skłamał. Nawet pod nie swoimi nazwiskami
itp. itp. Oczywiście. Fajnie, że jesteście. Naprawdę fajnie, że jesteście, bo widzicie, co się dzieje, tak? Ja też chciałbym, żebyście kontrolowali jak najbardziej trzeźwość i trzeźwość i trzeźwość. Szczególnie, że w regulaminie grupy jest zapisane, że nie informujemy o kontrolach trzeźwości. Jak o tym warto wspomnieć. Jak najbardziej. Od tego mamy testy, w sensie policja ma testy alkomatowe, żeby móc walczyć z kierowcami na podwójnym gazie, tak? A są wśród nas policjanci. I to najważniejsze. No i tak bym podsumował ten materiał. Ja bardzo Ci dziękuję, Michał, że przybliżyłeś nam troszkę, na czym polega grupa, jak to wszystko wygląda, jak ona funkcjonuje. A na koniec tylko chciałem powiedzieć, zapraszam do zamkniętej grupy Stoją Stargard. Jak się uda, to zrobimy zrzeszenie. Dokładnie, albo stowarzyszenie, jeżeli będzie taka możliwość, bo słyszałem, że takie plany są. Z nami był Michał Łozowski, administrator i założyciel grupy Stoją Stargard. Dziękuję Ci.